Dzień dobry, dzień dobry. Panoszący się od ponad roku koronawirus w życiu każdego z nas spowodował kolosalne zmiany. Co osoba, to inna historia. Na rynku nieruchomości pojawiły się m.in. dwa ciekawe trendy. Po pierwsze, zaczęliśmy się rozglądać za większymi mieszkaniami. Dlaczego? Ano dlatego, że przebywanie na małej przestrzeni, kiedy ktoś się uczy, ktoś pracuje, no prowadzi do kłótni, frustracji, więc takie większe powierzchnie, gdzie można gdzieś schować się i pobyć chwilę samemu, są jak najbardziej ok. Po drugie, zaczęliśmy się rozglądać za takimi miejscami typu ogródek działkowy, gdzie można pomimo nawet lockdownu pojechać, spędzić kilka chwil na łonie natury, zrobić jakiegoś grilla, posiedzieć na trawie i tak dalej. Ba, ceny tych miejsc w zeszłym roku diametralnie rosły. Myślę, że powtórka może być i w tym. Niektórzy nawet robili flipy na ogródkach działkowych. I my trochę daliśmy się temu trendowi ponieść. Też w zeszłym roku zaczęliśmy się rozglądać. No i znaleźliśmy takie miejsce w odległości niecałych 30 minut drogi od Katowic. To jest działka, taki ala ogródek działkowy o powierzchni 600 metrów, gdzie można spokojnie przyjechać, zostać nawet na weekend. To znaczy, na razie na ten weekend nie da się przyjechać, bo domek jest malutki, przecieka dach, tam są, to jest 3x3 metry, nie ma toalety, nie ma łazienki, to znaczy łazienka jest zrobiona w tej dobudówce, no ale kto by tu się chciał kąpać? Niechętnie, ale spoko, mamy już zamówiony, w lipcu będzie montaż takiego domku z prawdziwego zdarzenia, z antresolą. Zresztą zrobię o tym osobny odcinek, ile to w ogóle kosztuje, ile trwa taki montaż, na co warto zwrócić uwagę, jak wygląda taki domek. Cały proces opiszę łącznie z kosztami, ale to w przyszłości. Natomiast jak zwykle w życiu świeżo upieczonego działkowca zaczęły się pojawiać wyzwania. Pierwsze wyzwanie już na jesień, czyli po jakichś 3-4 dniach grabienia liści, wywiozłem stąd prawie 50 worków. No i żeby uniknąć powtórki w tym roku, postanowiłem na wiosnę, w okolicach lutego, marca, poprzycinać te śliczne drzewa, które nigdy nie były pielęgnowane, po to, żeby tych liści upuszczały mniej. No ale w związku z tym pojawiło się kolejne wyzwanie, czyli ogromna ilość drewna, którą trzeba przyciąć i gdzieś zmagazynować. No i też jest z tym sporo zabawy. A jako że życie działkowca jest pełne niespodzianek, no to nas spotkała po przyjeździe tu na wiosnę taka może mniej miła niespodzianka, to znaczy kompletnie wywróciło się ogrodzenie oddzielające naszą działkę od działki sąsiada. I nie byłbym sobą, gdybym nie pomyślał, że ja, prawdziwy facet, postawię to ogrodzenie nowe sam. Nie będę tego naprawiał. Postawię nowe ogrodzenie sam. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Czy kompletny laik, który w życiu tego nie robił, da sobie radę, żeby na przykład słupki nie wyglądały w ten sposób, albo ogrodzenie nie wyglądało w ten sposób? Zapraszam do oglądania, bo będzie naprawdę niezła zabawa. Plan jest prosty. Pierwsza rzecz, zdemontować stare, dwa, posadowić słupki, trzy, zamontować ogrodzenie. Jak zacząłem czytać o betonowaniu, o naciąganiu siatki, o drutach takich, o drutach śmakich, to postanowiłem, że pójdę w wersję trochę droższą, ale prostszą. Przynajmniej w teorii prostszą, czyli ogrodzenie panelowe. To znaczy montuję słupki, potem pomiędzy tymi słupkami montuję gotowe 2,5-metrowe panele. Aktualnie czekam na dostawę zamówionego z Castoramy towaru. Przyjadą słupki, przyjedzie beton, wszystko to pokażę. Na koniec, jeżeli uda mi się to porządnie zamontować, to oczywiście podsumuję też kosztowo, powiem, ile kosztowała całość, ile kosztował metr wybudowania takiego ogrodzenia, także będzie merytorycznie, a przy tym myślę, że będzie sporo zabawy, bo pamiętaj, będę to robił po raz pierwszy w życiu. Ok, jesteśmy po dostawie i zobaczmy, co przyjechało. Najważniejsza rzecz, czyli panele. Były w promocji, kolor antracyt, wyliczyłem, że potrzebuję 8 sztuk, także bardzo ładne. Przyjechały słupki, na których zamontuję te panele, również 8 sztuk. Dwie uwagi, pierwsze, no trochę pordzewiałe, wyglądają jakby spędziły zimy na magazynie albo były wyciągnięte z ziemi. I też nie przy wszystkich są te kapturki. Będę musiał dokupić, nie wiem dlaczego na trzech są, na pięciu nie ma, ale już pal licho, bo dostałem też razem z przesyłką paletę. Także paletę sobie wykorzystam, więc gdzieś to się zbilansuje. Gdybym chciał kupić paletę, musiałbym za nią zapłacić, pewnie na ekwiwalent tego, co za te kapturki, także luz. Co jeszcze przyjechało? No kupiłem sobie świder. Świder ręczny, który zrobi dziury szerokości 20 cm pod te słupki. Każdy porządny działkowiec powinien mieć taczkę, więc jest taczka, muszę ją potem poskręcać. 8 worków takiego ekspresowego betonu po 25 kg. Wyczytałem, że jeden otwór, jeden worek. Nie chciałem się pieprzyć z betoniarką, z jakimś mieszaniem betonu, więc to działa w ten sposób, że do otworu wsypujesz, zalewasz wodą, pionujesz słupek
i powinno być ok. A zatem podsumowując, mam tak: 8 sztuk paneli, 8 słupków, 8 worków betonu, świder, który to wszystko wywierci. Jedyne, czego nie kupiłem w Castoramie, to te obejmy, którymi do słupków montuje się panele, a dlatego, że w Castoramie kosztują 10 zł za sztukę, a na Allegro znalazłem 3 zł za sztukę, więc w cenie jednej castoramowej będę miał 3 z Allegro. Czekam, kiedy przyjedzie przesyłka. Także za chwilę biorę się do roboty, zaczynam od demontowania starego ogrodzenia. Jak widać, po 2-3 godzinach jakiejś zabawy starego ogrodzenia już nie ma, w niektórych momentach wystarczyło dosłownie pchnąć. Także to jest ten fragment, który mam do zrobienia. Zbierał się dość spory składzik starego drewna. No i dzisiaj de facto będzie pierwszy dzień takiej sensownej roboty. Zaraz opowiem o tym, co jest dzisiaj w planie. Najważniejszy jest etap przygotowań. Im więcej czasu na to poświęcę, tym w teorii potem będzie prościej i będą tylko powtarzalne czynności. Panel, który kupię, ma wysokość 1,53 m, a słupki są dwumetrowe, więc 47 cm idzie pod ziemię. I żeby się nie zastanawiać, czy na właściwą głębokość się zakopałem, na każdym słupku odmierzę sobie te 47 cm i to jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj zrobię. Druga kwestia, chcę sobie przygotować taką deskę długości panela razem ze słupkami, żeby potem łatwo można było przykładać i odległości mieć od razu, a nie mierzyć każdorazowo od słupka do słupka, czy mam prawidłową odległość. I trzecia rzecz na dzisiaj, no to być może uda mi się wywiercić moim nowym świdrem ręcznym wszystkie dziury na słupki, a kto wie, może nawet uda mi się chociaż jeden posadowić i zabetonować. Na każdym słupku już mam odmierzone te 47 cm. Zrobiłem sobie też taką miarkę odległości, którą będę po prostu powtarzał. I teraz biorę się za wyznaczanie linii słupków i zaznaczenie, gdzie mam wywiercić dziury. Zacznę od sznurka. Dzięki uprzejmości sąsiada mam dość fajnie zamontowany ten pierwszy słupek graniczny, także on mi pomoże zamocować sznurek. Pociągnę go do końca na dwóch wysokościach, żeby pokazywał mi, jak unikać fali. No i będę odmierzał sobie te 2,60, zaznaczając dziury, gdzie mam wykopać słupki. Niby proste. Zobaczymy. W międzyczasie dojechała też przesyłka z Allegro, czyli te obejmy do słupków. Wszystko ładnie zapakowane w kolorze antracyt, czyli pasujące do paneli. I wydaje się, że wymierzyłem dobrze, czyli te obejmy początkowe wchodzą na słupek. I to już jest coś. Obejmy łączące słupki też, czy łączące panele poprzez słupki też da się spokojnie zamontować. Do tego są wszelkiego rodzaju podkładki, nakrętki, śruby. No i te książeczki plastikowe, którymi się łapie panel. Dziury mam pozaznaczane. Zacznę od tej strony, bo tu mi zależy bardziej na tym, żeby był pełen panel. Tam na końcu, gdyby wyszedł taki docięty, dosztukowany, to tam jest skład drewna, więc pal licho. Tu dobrze, żeby był fajny. Wygląda na to, że do wywiercenia mam raz, dwa, trzy. Tutaj będę się musiał wbić w starą dziurę. Cztery. 5, 6, tutaj też wykorzystam starą dziurę i 7 słupków. Tu będę musiał ostatni panel dociąć i zamontuję się też do tego słupka, który już stoi z innego ogrodzenia. Także 7 wierceń, przy czym 2 no, w miejscu starych słupków. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie trzeba będzie rozkuwać tego betonu. To jest to, co mamy po pierwszym dniu. Wszystkie doły wykopane. Jeden słupek ten już zabetonowany. Zakotwiony też tutaj na słupku element do zamontowania panelu. No co? Pion. Wydaje się, że jest i z tej strony. Także niech to sobie spokojnie zastygnie. A reszta jutro powinny być zabetonowane wszystkie pozostałe słupki, a potem już tylko montaż paneli. Tak wygląda podsumowanie drugiego dnia roboty. Ten słupek już jest zabetonowany do końca, zastygł i tak dalej, panel zamontowany. Cała reszta słupków jest osadzona, zabetonowana, jutro rano powinny być już na mocno złapane i zostaje montaż paneli do samego końca. Deixa.
Dwa dni przypadające na betonowanie słupków i montaż paneli przyszło mi robić w deszczu, dlatego nagrywam tylko komórką, ale znowu jest piękna pogoda, ogrodzenie już jest w całości zamontowane i pora na małe podsumowanie. Co się sprawdziło? Sprawdziła się ta miarka, która pozwalała mi odmierzać odległości pomiędzy słupkami, natomiast kompletnie nie sprawdziło się zaznaczanie głębokości, na które chcę je posadowić, zabetonować. Dlaczego? Dlatego, że teren jest pofałdowany i bardziej skupiłem się na tym, żeby panel kończył się na równi ze słupkiem, czyli zanim go zabetonowałem, to przymierzałem sobie panel, żeby to wyglądało estetycznie, było wszystko na jednej wysokości. Zużyłem 7 słupków, 7 worków betonu, został mi jeden słupek, jeden worek. Dlaczego? Dlatego, że wyliczając, zakładałem, że jeden graniczny słupek będę musiał zamontować sam, a okazało się, że i z jednej, i z drugiej strony mogę wykorzystać już istniejące słupki. Dlatego tyle udało mi się przyoszczędzić. Łączna długość tego ogrodzenia, biorąc pod uwagę jeszcze odległości pomiędzy, nie tylko szerokość paneli, ale odległości wynikające z słupków i z tych obejm, to około 20 metrów. A teraz idziemy szybko zerknąć, ile to w ogóle kosztowało. Kasa jest ważna, ale też i czas, bo to jedyne aktywo, którego nie mamy w nadmiarze. Łączny czas, który poświęcimy na postawienie tego ogrodzenia, można szacować na około 10 roboczo godzin i nie liczę tu oczywiście tego czasu, który musiałem poczekać na związanie betonu, tylko stricte robotę, jaką musiałem wykonać, żeby to ogrodzenie stanęło. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, to co zamówiłem w Castoramie kosztowało niecałe 1000 zł, ale po odliczeniach rzeczy, które nie były kluczowe dla postawienia ogrodzenia, bo być może ktoś je ma i nie musi kupować, czyli świder, czyli taczka i te bloczki, to wydałem 770 zł. Do tego muszę doliczyć około 80 zł na te obejmy, śruby, podkładki i tak dalej, które kupowałem na Allegro. Także łączny koszt wykonania tego ogrodzenia to 850 zł. Wychodzi z tego, jak sobie podsumowałem, że postawienie metra ogrodzenia to jest 42,50. Tyle kosztuje zrobienie metra ogrodzenia przy założeniu, że to ogrodzenie ma 20 metrów. Mógłbym oczywiście jeszcze ten koszt obniżyć, oddając z powrotem do Castoramy ten worek cementu i ten jeden słupek, ale tego nie zrobię, bo szkoda mi jeździć tutaj z powrotem, bo musiałbym poświęcić na to więcej czasu, więc niech sobie leży w oczekiwaniu na lepsze czasy, ale wówczas obniżyłbym ten koszt do 815, czyli do około 40 zł za metr ogrodzenia. A z drugiej strony, gdybym chciał zrobić na wypasie i kupić jeszcze te betonowe łączniki i te betonowe podmurówki, to łącznie, biorąc pod uwagę castoramowe ceny, musiałbym na to wydać jakieś 390 zł, co oznacza, że łącznie ogrodzenie kosztowałoby 1240, czyli 62 zł za metr bieżący ogrodzenia. Ale mnie to tutaj jest niepotrzebne. Na dole zamontuję tylko taką plastikową listwę i wysypię trochę kory wzdłuż ogrodzenia. Także to jest jeszcze jakiś koszt, który muszę ponieść. Aha, i dokupiłem jeszcze za 6,48 6 tych kapturków na słupki. Komplet 6 sztuk kosztuje 6,48, czyli trochę powyżej złotówki. Tak czy inaczej, 20 metrów ogrodzenia takiego panelowego to jest koszt 850 zł, czyli 40, powiedzmy 3 zł za metr i około 10 roboczo godzin w moim przypadku. Jak ktoś jest fachurą, to pewnie zrobi to w połowę tego czasu. Tak to wyglądało. A ja już dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Okazuje się, że nawet taki kompletny lamus jak ja, który wcześniej nie miał nic wspólnego z tego typu instalacjami, przy wsparciu YouTube'a i innych jakichś poradników, no daje radę i co tu dużo powiedzieć, ogrodzenie stoi, wstydu nie ma, wygląda całkiem profesjonalnie. Zachęcam do wychodzenia poza swoją strefę komfortu i robienia takich rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy, bo to pozwala nam się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje i nowe umiejętności. A dzisiaj to już wszystko. Jeśli się podobało, to łapka w górę albo subskrypcja, albo i to pomogą mi z jeszcze większym powerem przygotowywać kolejne odcinki. Dzięki serdeczne za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Czuwaj.